They call me the problem, but you could call me the can man, because anybody can get it. Africans are... BoxingVoice.com. We're here with Maurice Vak, Vladimir Klitschko's next opponent. Very tall, very strong. First off, how'd you get the Klitschko fight? Jak ci się udało zdobyć walkę z Klitschko? Zawdzięczam to wszystko mojemu promotorowi Mariuszowi Kołodziejowi. Pracowaliśmy nad tą walką naprawdę bardzo długi czas. I'm grateful to my promoter Mark Kołodziej. We've been working together to get this fight for a long time. Now, obviously, best heavyweight in the world is Vladimir. You're taking on him. You have an advantage. You're taller. Might have a longer reach. How did you see this fight playing out? Vladimir jest w tym momencie najlepszym zawodnikiem wagi ciężkiej na świecie. Jesteś od niego wyższy, masz większy zasięg ramion. Jak wiesz, jak widzisz tą walkę, swoją przewagę w tej walce? Na pewno nie walczył ani w amatorstwie, ani w zawodowstwie z wyższym, z cięższym od siebie. Na pewno nie będzie miał lekką przeprawę w tej walce. Nie jestem faworytem, ale dam z siebie wszystko, żeby napsuć mu trochę krwi. Vladimir hasn't fought with a taller opponent, either an amateur career or a professional career. So it's obviously an advantage for Vak, but Vak is aware of that, the fact that he's not, that the experts don't suppose him to win, but he's gonna do his best and will win this fight. Now, are you not at all worried that you're gonna go into somewhere where, obviously, wherever Vladimir fights, he has an advantage because he's the heavyweight champion of the world, and any chance of a decision is out the window pretty much. So how does he plan to go against that? Czy nie boisz się tego? Gdziekolwiek Vladimir walczy, wiadomo, że ma przewagę automatycznie, dlatego że walczysz u niego. Jak zamierzasz, jaki jest twój plan, co zamierzasz zrobić, żeby wiesz, to skonfrontować? Wiadomo, w tej walce nie będę faworytem, tak jak również pozostali 59 zawodników, którzy z nim walczyli. Tak samo nie byli faworytami, ale każdy z nas próbuje swojej szansy, żeby wygrać tą walkę i żeby zostać mistrzem świata. No one expects Vak to win this fight, as no one expected the previous opponents, over 50 opponents of Vladimir to win the fight, but he's gonna do his best, as all of them did. He's gonna give it a shot. A plan bardzo prościutki mam. W każdej rundzie chcę zadać więcej ciosów niż mój przeciwnik. The plan is very simple. He wants to throw more punches in every round than the opponent. That's his plan for the fight. Now, what has Maurice Vak learned in all his heavyweight fights that makes him confident to be the best heavyweight in the world? Czego się nauczyłeś, Mariusz, w czasie swojej kariery w poprzednich walkach, co sprawia, że myślisz, że będziesz najlepszym zawodnikiem na świecie lub jesteś już? Każda walka czegoś mnie nowego uczyła. Z każdej walki coś nowego wynosiłem, z każdego treningu, z każdego obozu. Nabierałem doświadczenia. Na początku wiadomo, byłem nowicjusz. Walka za walką uczyłem się, nabierałem doświadczenia, pewności siebie i zdecydowania w ringu. Each fight, each training camp, each training taught Vak something new. And with every fight he was getting more confident, more, you know, experienced. Now, two great heavyweights from Poland, Tomasz Adamek, Andrzej Golota. Are those two guys he looked up to, and does he think he can be better than both of those guys? Tomek Adamek i Andrzej Golota, dwóch ciężkich z Polski. Czy ty, wzorowałeś się na nich? Czy myślisz, że możesz być lepsi niż oni? Na pewno w jakimś sensie wzorowałem się. Tak jak oni wyjechali do Stanów, również ja wyjechałem. Tutaj związałem swoją przyszłość z boksem. Yes, he looked up to both of them, to Golota and Adamek. And they both went to United States, they moved to United States from Poland. That's what he did too. Każdy z nas jest jednym zawodnikiem, każdy z nas
prezentuje inny styl. I każdy z nas nadal, tak jak Gołota, Adamek czy ja, chcemy zostać tym mistrzem świata w boksie. Each of them, each of three of them, Bach, Golada and Adamek, they are three different fighters, they have three different styles, but they, all of them, they want to be the best, they want to be champions. Now, this has had nothing to do with him, but why should I believe that Gregor Praska is going to win today? Czemu uważasz, że Praksa wygra i czemu on miałby tak uważać? Jest Polakiem i ma serce Polaka i charakter. He's a Polish fighter, he has a heart to fight and he wants to win. Well, tell him the Boxing Voice wishes him luck November 10th. And he's got every advantage, tall-wise, strength-wise, over Vladimir. I hope he takes advantage of it. Masz przewagę nad Kliczko pod względem, wiesz, i wzrostu, i zasięgu, i tak dalej. I mam nadzieję, że ci się powiedzie i wykorzystasz swoją przewagę. Nie, dziękuję. He doesn't want to say thank you, not to jinx it.